Bramą jest Marvel, laureat nagrody najlepszy dealer Hyundai w Europie. Na program zaprasza Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata. Dwie sztafety, prawie 1000 zawodników i zawodniczek z 14 województw. Taktycznej obsady w biegach sztafetowych nie było jeszcze w historii zawodu Veny Cross Festival. Na najbardziej znanej ulicy Łodzi, czyli Piotrkowskiej, ścigali się na 700 metrów uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealistów z całego kraju. Wygrać chciał oczywiście każdy, ale nie każdy radził sobie tak dobrze na trasie, jak choćby zawodnicy z Dąbrowy Górniczej, którzy byli najszybsi wśród gimnazjalistów. Ostatnia setka była masakra, to jest bardzo duży podbieg. Wydaje się, że to jest mały podbieg, ale nogi wysiadają na samym końcu, już odmawiają posłuszeństwa po prostu. Bieganie w sztafecie nie jest więc tak proste, na jakie wygląda, bo każdy start w zawodach to przemyślana taktyka. Trzeba mieć dobrą psychikę, być nastawionym na to, żeby pobiec więcej niż można. Ale to jest taktyczne też rozłożenie zawodników, który jest pierwszy, który drugi, który siódmy, ósmy. No tak, najczęściej się ustawia najlepszych na początek i na koniec, a tych, którzy trzymają w miarę tempo, ale są gorsi, w środek. Młodzi biegacze, których dziś można było spotkać na Piotrkowskiej, to krajowa czołówka w swojej kategorii wiekowej. Żeby przyjechać do Łodzi, drużyny musiały przejść eliminacje wojewódzkie. W zeszłym roku było 67 sztafet, w tym roku już 82. I warunkiem sine qua non jest zwycięstwo w finale wojewódzkim. Także gdybyśmy chcieli wszystkich dopuścić, to przypuszczam, żeby nie było 1000 osób, ale 3-4 tysiące. No. Ale no niestety no, mamy takie zasady i tyle. No. Wystartować na pewno było warto. Dla życiowych rekordów, satysfakcji i nagród, jakie przygotowali organizatorzy zawodów. W tym roku pula wszystkich upominków sięgnęła 100 tysięcy złotych. Sponsorem programu jest Marvel, laureat nagrody najlepszy dealer Hyundai w Europie. Na program zaprasza Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.